I witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałam dla Was top 3 w syrenkowych klimatach. Słuchajcie, mam dzisiaj 3 produkty, które na pewno będą idealne dla fanów syrenek, fanek syrenek być może. Mamy tutaj 3 różne ciekawe produkty, 3, tak jak mówiłam, w takich klimatach podwodnych, magicznych, syrenkowych. Zaczniemy może dzisiaj od Magiki Mermaids, czyli magiczna, jak sądzę, magiczna syrenka. Jest tutaj jeszcze dodatkowo... De Agostini, to firma, która wyprodukowała ten produkt. Mamy w środku małą laleczkę, syrenkę. Była też mała muszelka dołączona do opakowania. I zobaczmy, przyjrzyjmy się jej z bliska. Musimy ją wypakować tutaj z tego plastikowego opakowania. No i nasza taka gumowa laleczka, piękne niebieskie oczy. Tutaj w ręku trzyma, zdaje się, lizaka. Niebieskie, bardzo intensywne włosy, różowa, wesoła bluzeczka i dół też jasno niebieski. Tutaj mamy książeczkę Magiki Mermaids od De Agostini. Mamy tutaj wszystkie inne syrenki, które należą do tej serii od tej właśnie firmy. My mamy Leilę Sweet, czyli słodką Leilę. Mamy tutaj inne syrenki. Jest Kelly, która jest szczęśliwa, Happy, Lulu Vain, czyli próżna, Kim Romantic, Coral, funny, śmieszna, Amber Brave, czyli dzielna, Suzy Cuddly, czyli która lubi się przytulać, Moon, Dreamer, czyli śpiącą, Maddie Gentle, Pam Generous, Jodie Adventurous, ta lubi przygody, i Vicky Playful, bardzo lubi się bawić. My za to mamy słodką Leilę i to na pewno w takim razie jest lizak, to co trzyma w ręku. Bardzo fajna seria z syrenkami, słuchajcie. No, która jest Waszą faworytką? Piszcie w komentarzach, którą z nich chcielibyście mieć. Czy może słodką Leilę, czy którąś z innych syrenek, które się w tej serii znajdują. I ta mała muszelka, która dołączona była do opakowania, można na przykład wykorzystać ją do jakiejś bransoletki albo do naszyjnika. No i dobrze, teraz jeszcze mamy 2 inne produkty. Magic Pearl i Magic Doe. Zacznijmy może od Magic Doe, czyli elastycznej, skaczącej i o super kształtach ciastoliny Ocean Paradise, czyli jakiejś takiej oceanicznej ciastoliny, inteligentnej, przynajmniej tak przypomina. Proszę bardzo, tutaj możemy ją ciąć, może się odbijać, różne rzeczy można z nią robić. Opakowanie właśnie przypomina inteligentną ciastolinę, której już pokazywaliśmy Wam na naszym kanale. Otwórzmy i zobaczmy, przyjrzyjmy się tej ciastolinie, czy rzeczywiście tą inteligentną ciastoliną jest. Aha, metalowe pudełko. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że kolor będzie bardziej taki pastelowy, jak pudełko, taki miętowy. A tu głęboka zieleń. Słuchajcie, to chyba jak z dna oceanu. Troszkę inna niż pudełko, faktycznie. No dobrze. Bardzo ciemna zieleń z takimi motywami wręcz czarnego troszeczkę, ale mieni się również niesamowicie. Jeszcze tego nie widzicie, ale zaraz po ściągnięciu opakowania myślę, że... O, proszę bardzo, ma taki jakby opalizujący refleks. Wow, ale ekstra. Jest dość twarda, zobaczcie jak świetnie opalizuje. Mieniąca się ciemna ciastolina rozciąga się faktycznie. Zobaczmy, co możemy robić. Możemy ciąć, odbijać, formować, rozciągać i przerywać tą ciastolinę. Także zaraz wszystko oczywiście przetestujemy. No to zróbmy. Troszeczkę faktycznie skacze. Troszeczkę mi się tutaj poprzestawiały rzeczy. Mermaid Magic Pearl prawie się przewróciło. No i dobrze, można rozciągać i przerywać. No i możemy również ją pięknie formować. Także zróbmy może ogon syrenki na szybko i zobaczmy, jak to wyjdzie. Faktycznie bardzo łatwo i bardzo fajnie
się tą ciastoliną bawi, formuje. No i rzeczywiście, tak jak producent obiecuje, tak właśnie jest. No i dobrze, słuchajcie, no to co? To w takim razie zostało nam jeszcze cięcie. Mam nożyczki i zobaczmy, czy rzeczywiście... Aha, idealnie, bardzo dobrze się ją tnie. Bez problemu, nic się nie klei. O, może troszeczkę. Zobaczmy, jak wygląda. O, po obcięciu jest wręcz czarna ta ciastolina, no, ale wystarczy ją troszeczkę rozciągnąć, rozprowadzić i znowu wraca ten piękny, zielony, głęboki kolor. No dobrze, słuchajcie, można z powrotem oczywiście ją zmieszać, bardzo łatwo, bardzo ładna, mieniąca się, opalizująca, normalnie magiczny kolor, musicie przyznać sami. Trochę jak metal taki zielony, zupełnie inaczej niż na opakowaniu można byłoby się niż po opakowaniu można byłoby się spodziewać. Jest to produkt od firmy Craze, Magic Doll, Ocean Paradise to dzisiejszy kolor i dzisiejszy produkt. Bardzo ładny jest ten kolor opakowania, bo nawet bardziej mi się podoba niż sama ciastolina. A teraz Magic Poo, czyli no cóż, magiczna kupa syrenki na to wygląda. Jest to produkt od firmy Tobar dla dzieci powyżej 5 roku życia, a ten produkt, aha, czyli poniżej 3 nie mogą dzieci używać tej ciastoliny, tej inteligentnej ciastoliny Magic Do, ale no myślę, że rzeczywiście ta ciastolina też może się nadawać tak jak ta 5+, to tak bardzo rozsądnie. Okej, znaczek WC dla syrenek, bardzo, bardzo ciekawe. No i teraz ciastolina faktycznie jest w takim kolorze, jak spodziewałam się po tej metalowej puszeczce, czyli jasno turkusowym. Zobaczmy, opakowanie jest plastikowe, ach, no i jest ciastolina, taka jak właśnie tamta myślałam, że będzie. Troszeczkę bardziej glutowata, bardziej miękka. No i oczywiście jest mnóstwo w niej brokatu. Można ją dobrze rozciągać, proszę bardzo, trochę jak guma do rzucia. Tego rodzaju ciastolinę, o, przerywać też można bardzo dobrze. Tego rodzaju ciastolinę już pokazywaliśmy na naszym kanale. Skacze troszeczkę, jak widzicie. Chyba bardziej, znaczy mniej niż ta Magic Do. Rozciągnąć ją można oczywiście również. Uch. Bardzo fajnie. Można ją elastycznie rozciągnąć. Co tu jeszcze możemy robić? Sprawdzamy te same właściwości, co w Magic Do. Czy Magic Poo ma te same właściwości? Rozciągamy, tak. Tak samo fajnie się rozciąga. Może mniej gumowacie niż tamta. No, jeśli chodzi o formowanie, to nie jest to tak łatwe. Zostaje bardzo dużo brokatu na rękach, no ale to już mniej istotne. Natomiast jeśli chodzi o formowanie, to zdecydowanie Magic Do tutaj była o wiele lepsza niż Magic Poo. No i słuchajcie, to są 3 produkty, które sprawdziliśmy. Magic Do w ciemnozielonym kolorze, bardzo fajnym. Tutaj Magic Poo, czyli kubka syrenki w kolorze jasno-turkusowym, z dużą ilością brokatu, mniej się formuje. No i syrenka, gumowa laleczka, Sweet Leila dzisiaj. Z małym takim, a właściwie proporcjonalnie dużym lizakiem. Słuchajcie, wszystkie te 3 produkty były moimi top 3, syrenkowymi top 3. Ja oczywiście jak zawsze czekam na Wasze lajki. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Piszcie w komentarzach, który z tych top 3 podobał Wam się najbardziej. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!